Nie chcę się czepiać. Wielu i tak powie, że jak zawsze się czepiam i jak zawsze marudzę. No ale tak, jest kamper. Kamper, który zajmuje dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Niektórzy powiedzą, no ale przecież ma tą, jak to się mówi, legitymację inwalidy. No ma, fajnie. No już nie ma drugiego wolnego. Nie o to chodzi, tylko no właśnie tak, nikt inny już niepełnosprawny nie stanie, więc to chyba nie jest okej. Okay. Po pierwsze, a po drugie, jak kogoś stać na takie auto, nie mam bólu dupy, tylko jak kogoś stać na takie auto, to nie kombinuję, żeby z parkingiem mieć za free, no bo wtedy masz za free, nie? Szkoda gadać. Czasami mówimy o takich rzeczach, znaczy trochę sobie pomarudzimy, dlatego że jak nikt nie będzie nic mówił, to ci ludzie nie zaczną myśleć. Na logikę, jeśli masz kampera, już pomijając, czy to jest stary, czy nowy kamper, stanął na dwóch miejscach dla osoby niepełnosprawnej. Dobra, może ma legitymację, chociaż widzieliśmy, że chodzą normalnie. Przyjechałby teraz ktoś, kto naprawdę jest potrzebujący i nie ma gdzie stanąć. No to jest chamskie. Już mógł sobie stanąć na dwóch zwykłych miejscach, ale czemu dla niepełnosprawnych? No przecież to jest... No ja nie rozumiem tego. To jest takie niemyślenie o drugim człowieku, bo ludzie, naprawdę niektórzy mają problem z poruszaniem się i co teraz? No to przecież widzimy nie takich ludzi. Przyjeżdżają ludzie na wózkach, próbują wyjść z samochodu, jakoś się na ten wózek wtarabanić i jakoś egzystować, żyć. I tu nie chodzi o to, że chcemy hejtować tego pana, tylko chodzi o myślenie. Zwłaszcza, że pan był około 30 paru lat, pani też, byli sprawni, normalni, młodzi, więc to takie, no ja rozumiem, każdy może być jakoś tam niepełnosprawność mieć i mieć legitymację, ale to jest takie w kulki granie. Masz legitymację, okej, zajmujesz miejsce parkingowe, ale nie dwa. No. Nie dwa, no bo... Zwłaszcza, że ten parking zaraz... To jest egoistyczne. Zwłaszcza, że ten parking zaraz będzie cały pełny, bo tutaj tak jest. Tu za chwilę, za godzinę nie będzie w ogóle miejsca, więc no lipa, nie? A tam w oddali nasi nowi znajomi. Od tego kamperka, co wczoraj pokazywaliśmy. Przesiedzieliśmy z nimi dobrych kilka godzin. Także pół do drugiej chyba przyszliśmy do kampera. W nocy. No było ekstra. Super ludzie. Super nam się rozmawiało z nimi. No po prostu tacy podobni trochę do nas. Może inaczej myślący, ale bardzo podobni. Przyszła nam paczuszka. Zamówiliśmy sobie, znaczy ja zamówiłem koszyki do naszych rowerów. Jeden głęboki i jeden na przód, na kierownicę. Bo przynajmniej Mawka będzie z nami jeździć w koszyku albo przed nim, albo ty nim. No i będziemy wozić jeszcze jakieś czy zakupy, czy rzeczy na plażę. Będzie nam łatwiej. Zobaczymy, co to przyszło. Troszkę duża ta paka, ale może się nie wywali. Jakoś dojadę do kampera. No dobra, uroczyste otwarcie paczki. Musiałem inaczej, Madzia, to złapać gumą, bo nie dało się tak, jak ty chciałaś. Nie, no ja ci powiedziałam, że no. Zostawił, tak, a resztę złapał. Madzia, jaka ty dzisiaj ładna jesteś. Jestem dzisiaj... Jesteś Batwoman. Batwoman. Ciekawe, jakie te koszyczki będą. Dobrze, że mamy te rowery ze sobą. Szybko można podjechać gdziekolwiek, czy po zakupy, czy... No w ogóle, no. Ha! No fajne, o to mi chodziło, to był najgłębszy taki koszyk na Allegro. No i koszyk za 20 zł, taki wysoki, duży. Wymyśliliśmy sobie patent, że można wziąć plastikowy koszyk z jakiejś Biedronki czy coś, taki po warzywach i przymocować na trytytki, no ale już nie chcieliśmy totalnej cebuli robić. A ten jest naprzód. Tak. No ale ten się mocuje na stałe. No co, wejdzie, nie? Kurna. Ekstra będzie. I właśnie chciałem taki wysoki, żeby nic nie wyleciało, bo na ogół są takie, wiesz, troszeczkę płytsze, nie? Jakby połowa z tego, no ciut więcej niż połowa. Co? Matka, będziesz teraz z nami jeździć. Podoba się? Wiesz? Chodź, przymiarkę zrobimy. No, poduszeczkę ci damy i będziesz jeździć tutaj z nami. O, ale fajnie, Mania. Matka, twoje nowe miejsce. Podoba się, Mania? Matka, powiedz tak, będę z wami jeździć i będzie fajnie. Do tego... Na kierownicy też by weszła. No pewnie, że tak. No, on też jest spoko. I wziąłem taki lepszy, że on jest od razu taki klik-klak, nie? Bo były takie, że musisz sam kombinować. Tylko ja nie widzę, gdzie tu... A, jest cały uchwyt. Wszystko jest przymocowane, no. Jezus, jak wieje. Strasznie. Po robocie. Nie myślimy o robocie. Jesteśmy zaproszeni przez naszych widzów na małą imprezę zapoznawczą na Hellcampie.
bo są u nas za płotem. No bo pracujemy teraz koło Helkampu. No. I wszyscy z Helkampu przychodzą do nas na stoisko. Już chyba się w ogóle rozeszła fama, że robimy bransoletki, przychodzą tak na pewniaka. Tak no. Dziwnie, inaczej niż zwykle. No, ale to miłe. No, przychodzą nawet nie patrząc, co tylko. To poproszę. Tak szybkie decyzje. Tak jakby już wcześniej mieli obcykane, co chcą mówić. No, ale to fajne. Nie jestem, także idziemy się poznawać bliżej z widzami, którzy nas oglądają. Jeden z widzów, Dawid, którego bardzo pozdrawiamy, ogląda nas podobno od 3 lat. Inni się widzą... okaże, wyjdzie do no, rozmowy. Sprawdzimy, wszystko sprawdzimy. To będzie test. No, no. Także idziemy no pić. Ale tego nie będziemy nagrywać, bo to co? Są rzeczy po 22, takich rzeczy się nie pokazuje na YouTubie. No dobra, to idziemy się poznawać, nie pić. No to wjeżdżamy na Helkamp. Tu jest tak ciasno, tak dużo ludzi jeździ, to jest przegięcie. Jest masakra. O! Mamy ich! Tu Madzia. Tu. No i jest godzina 1 w nocy. Jesteśmy po szybkiej imprezie. Zawsze ma być szybka jezdka. Minęły 4 godziny. Bo tak się gada? No, bardzo miło, żeśmy spędzili wieczór z bardzo fajnymi ludźmi. Takimi normalnymi, jak lubimy. Tak, tak. Tacy podobni jak my. Czyli lekko... Lekko normalni. No. Nie no, po prostu normalnie. Było... Tak fajnie jest. No, trochę piw poszło. Były fajne rozmowy, było dużo śmiechu. Także Dawid... Miłka, Darek, Monika, bardzo Wam dziękujemy za super imprezę, bo było super, naprawdę. Sorry, że musieliśmy się zwijać, ale my już wiemy po prostu, że no. Musimy iść spać jutro do pracy. Jest 1 w nocy, nie. Musimy to odespać, my rano musimy do roboty. Niby wieczorem się wydaje, że fajnie mogę siedzieć jeszcze długo, ale później rano zlec się z łóżka, a potem siedzieć cały dzień to jest koszmar, no. Więc już się nauczyliśmy, że trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, no i to jest właśnie ten moment, że idziemy spać. Ale naprawdę dziękujemy. Nowy dzień, nowa Madzia i nowy ciuszek od mamy. I nowe aha, tak, jeszcze się nie pokazywałam, mam ich kilka jeszcze. Ale ładne, no ale... twoja mama to jednak potrafi zrobić... Tak, moja mama na szydełku potrafi zrobić absolutnie wszystko, także mogę jej tylko napisać, że to mi się podoba, ona chwila, moment i zrobi. Obróć się, jak to z tyłu wygląda? No, taki pampers, ale ładniejszy niż tamten. Ja na to mówię pampersy, nie? Ale no, super to wygląda. I cieplutkie. Tak, no poza oczywiście odkrytymi częściami ciała, ale o. Jest fajnie, także mam wdzianka, fajna. To tak mnie to śmieszy, jak kolesie przychodzą i mówią, dlaczego Magda chodzisz w majtkach? Ja nie wiem, po pierwsze to są kolesie, więc co to są za kolesie? Nie wiem, dla mnie facet zawsze powinien być taki, że się cieszy na widok kobiety, nawet jeśli nie jest ten typ, który mi się podoba. A nie, burzą się i później to w spamie leży. Dlaczego tylko w majtkach chodzisz? No ale jak w majtkach po ulicy? Chyba takie chłopy się zrobiły, takie no. Inne, więc nie wiadomo, czy kobiety im się podobają. Podobno jest coraz więcej gejów, także może o to chodzi. Może, może. Zaczynamy, pracujemy. Dobra. No. Znowu to samo. Mamy takie miejsce, że jak tylko przychodzi deszcz, to od razu... No, robi się tutaj straszna kałuża. Nie da się dojść. I Marek tak sobie pracuje wtedy z miotłą. Do roboty, człowieku. Co się będziesz tak opierdzielał? Od razu sąsiadce posprząta, bo sąsiadka dzisiaj sama. Więc by sobie sama nie poradziła. Dzisiaj mija nam 22 dzień pracy w tym miejscu. Ogólnie na Helu jesteśmy już miesiąc, bo dzisiaj jest 31 lipca, jakbyście nie wiedzieli u nas. Jesteśmy tutaj od 1 lipca i praktycznie cały czas jesteśmy handlowo. W sumie mieliśmy chyba tylko 2 dni wolnego wtedy, kiedy szukaliśmy miejsca, żeby tutaj osiąść. A tak cały czas jesteśmy w pracy. No i tak z pracą jest różnie. Czasami jest tak, że na przykład mam czas w ciągu dnia, żeby zmontować film, żeby zrobić zamówienia, bo ostatnio też dużo internetowych zamówień, w sumie też dzięki Wam, więc bardzo dziękujemy, że zamawiacie w naszym sklepie i bardzo się cieszę, że coraz więcej mężczyzn zamawia bransoletki. Ostatnio bardzo dużo mamy właśnie takich zamówień.
A czasami jest tak, że przez cały dzień nie ma kiedy zjeść, nie ma kiedy się wysikać. No i teraz jest akurat taki czas. Ja tylko teraz szybko podskoczyłam, bo padał deszcz i ludzi przegoniło. To jak wyglądał deszcz u nas, to widzieliście już nieraz, bo po prostu miejsce mamy takie, że jak przychodzi deszcz, nawet taki mały, a teraz była ulewa, to po prostu nas zalewa. No. Zanim powiecie, że mamy bałagan, no to właśnie dlatego mamy bałagan, bo nie ma kiedy po prostu pozmywać naczyń. Cały czas jesteśmy w pracy. No trudno, nazbierało się. I taka jazda. Meleksy. No i takim meleksem przejechaliśmy się z kolegą Szymonem. Gdzie ten kebab? Idziemy po żarełko dla Madzi. No i tutaj na Helu, naprzeciwko urzędu i poczty, mamy shish kebab naszego szefa, można powiedzieć, od którego wynajmujemy sobie plac. No i postanowiliśmy spróbować tutaj kebabka. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. To jest przegięcie, ile jest ludzi na głównym deptaku na Wiejskiej. Nazywają to helskie krupówki. To jest makabra. Ile tego wszystkiego chodzi. Dzisiejszy wieczór spędzamy w takim miejscu. To jest bar na plaży. Na plaży tutaj byliśmy już raz na rowerach, ale w tym barze jeszcze nie. Zaprosił nas tu Szymon, bardzo mu zależało, więc się zgodziliśmy, bo już tak sobie codziennie gadamy na stoisku. No i bardzo, bardzo fajnie tu jest, bardzo przyjemnie klimatycznie. Jak byliśmy w Orzechowie, Madzia poruszyła temat psich kup. Psie kupy to jest zmora. One są po prostu wszędzie. Tutaj z tych apartamentowców sami państwo przychodzą z pięknymi, dużymi psami i zostawiają swoje kupy wszędzie. Tutaj nawet Mawka nie chce wejść na trawę, bo po prostu klocek leży na klocku. I ona woli chodzić po betonie, jak wejść na trawę, no bo sama wejdzie w obce gówno, za przeproszeniem. To jest przegięcie pały. I znowu będzie, że się czepiamy. No ale to jest masakra. Ja nie rozumiem, że właściciele psów nie sprzątają po swoich psach. Nie kumam tego. Czy im to będzie miłe tak wejść w takie gówno? Nie wiem. A najlepszy patent, że nawet tam przy kamperze, gdzie mamy kawałek trawnika, no to przychodzą załatwiać swoje psy przed naszym kamperem, że jak ja wychodzę z kampera, to wchodzę w gówno, za przeproszeniem. I tak jest ciągle. I muszę ciągle sprzątać cudze gówna po cudzych psach. Bo ciągle mam miny pod drzwiami. No masakra. No bo niedawno był publikowany film z Orzechowa, bo wiecie, że my mamy obsługę, więc u nas to trochę inaczej jest. I odpisywałam, że fajnie, bo tutaj, gdzie jesteśmy w tym miejscu, to ludzie sprzątają po swoich psach, bo faktycznie jak się idzie przez Hel, tak bardziej w mieście, to zawsze jak ktoś widzi, że pies się załatwia, to od razu co robią, to sięgają po woreczki. Ale nie tu. Ale tutaj, ale to nie od początku tak jest, bo my tu stoimy już prawie miesiąc na tym parkingu i na początku było tutaj czyściutko, no chyba, że przez to, że była wysoka trawa, to może nie widzieliśmy. Ale od pewnego czasu, od tygodnia, po prostu trafiają się tacy ludzie, którzy w ogóle nie sprzątają po tych psach, a to są naprawdę duże psy. No i właśnie jest tak, że wychodzimy ostatnio codziennie z kampera i trzeba uważać, żeby w coś nie wdepnąć. No i oczywiście trzeba to posprzątać, no bo przecież jak chodzimy do kampera kilka razy dziennie, no to... sobie nanoszę. Raz już żeśmy tak nanieśli. No. W środku mieliśmy nawet cudze gówno. Także no tak się nie robi. Jak się chce mieć psa, to trzeba mieć na uwadze, że trzeba go po nim sprzątać. O, i to jest przykład, że pan potrafi sprzątać po swoim psie. Ale to jeden na milion się znajdzie. Trzeba po nim sprzątać, bo nigdy nie wiesz, gdzie czyha Madzia Bocho, żeby cię nagrać.
Nie, żartuję. Marek bardziej niż Madzia, ale... Nie, no ja wiem, że wy ostatnio, o bo wy tak strasznie marudzicie. Nie, nie marudzimy, pokazujemy realny świat. Powinniście przekazywać dobrą energię, bo my siadamy przy komputerze, żeby was oglądać i nasiąknąć tą energią. No to nie jest tak, my nagrywamy nasze życie i nasze emocje, więc jak jedziemy gdzieś i się dzieją takie rzeczy jak właśnie coś takiego, czy śmiecenie, czy wyrzucanie szkieł, rozbijanie na plaży, czy parkowanie tak jak ostatnio tutaj kamperem na dwóch miejscach, jedynych dla osób niepełnosprawnych, to jest po prostu temat do poruszenia, bo jak nikt tego nie będzie robił, to ludzie nie będą zwracać na to uwagę. Ktoś musi to robić. Ale na innych kanałach widzisz, jak głupa tną, za przeproszeniem. Wszystko jest słodko pierdzące, tak, że świat jest taki Marek, piękny. No. Właśnie o to chodzi, bo czasami pytacie nas, dlaczego pracujemy, dlaczego nie utrzymujemy się z YouTube'a? Moglibyśmy. Tylko wtedy trzeba tak maksymalnie cisnąć na tego YouTube'a. Musisz robić wszystko, żeby twoi widzowie lubili cię oglądać, żeby ci nie uciekali. I wtedy musisz się podporządkować, bardzo podporządkować widzom. My tego nie chcemy, my robimy to dla siebie tak jak chcemy, więc my się nie musimy przejmować, że jak o czymś powiemy i nam spadną zasięgi, to że nie będziemy mieli na chleb, bo my pracujemy sobie na chleb, a YouTube jest takim dodatkiem po prostu dla nas i dla was też, no... Więc dlatego się nie utrzymujemy z YouTube'a i dlatego nie musimy się przejmować tym, żeby czasami o czymś nie powiedzieć. To tak, my będziemy samo, mówić. Tak samo wspomnę jeszcze jednego pana, który się nazywał Kilo Bigosu, który cwaniakował w komentarzu: nie rób z siebie bohatera, zbierając śmieci, bo to żadne bohaterstwo. Nie, nie czuję się bohaterem. Po prostu uważam, że każdy powinien sprzątać śmieci. Taka jest moja teoria. Panie Kilo Bigosu. Od 3 tygodni jesteśmy sąsiadami Franka, to lasa, takiej knajpy. I dopiero teraz mamy okazję spróbować świeżonki. Bo nigdy jej nie ma. I naprawdę ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o mięso, ale jest pyszne. I mięsko, i cebulka, naprawdę. I chlebek dostaliśmy, zaraz wam pokażę, jaki chleb. Normalnie taki... I ogóreczek. Także taki obiadek. Ale nigdy nie ma mamy jej, dzisiaj... bo zawsze schodzi od ręki. No, nigdy się nie załapujemy, więc teraz po sąsiedzku poprosiliśmy. Chcemy spróbować, no i mamy. Bardzo polecamy. Eyes closed, headed for glory, but there's only one side of the story. It's just one night. Time and space, they lose their place. Stand in your eyes, in your eyes. And I know I should walk away. You know that I've tried, how I've tried. But wszędzie mamy dzisiaj mrówki. Wszędzie chodzą mrówki. I takie małe spotkanie kamperków. Nasi znajomi, którzy już byli tutaj, przyjechali znowu na hel. Tutaj pan z Niemiec, ale Polak. Jest kamperków, a tam kolejne. Stoją sobie. No i taki Mustang koło nas. Piękny autek. I tak sobie stoi koło nas. Takie cudeńko. No i tamten starszy kamperek. Taką sukienusię Madzi mama uszyła. I jeszcze udziergała. Jakiś inny komplet. No udziergała, no dobra, no ja się nie znam, jestem tylko facetem. Cześć, dostałam taką niespodziankę i jestem bardzo zadowolona, bo jest normalnie jak na mnie. No piękna jest. A Marek mówi, że zmieniamy samochód na taki. Tak, idealnie byś do niego pasowała teraz, no. No nie do końca, bo nie ten kolor. No dobra, nie ten kolor, ale chodzi o sam fakt, nie? No przecież zobacz jak ładnie. Obróć się, bo chcę zobaczyć jak ona z tyłu wygląda. Nie no, fajna, fajna. Normalnie na ciebie. Mogę iść tak do pracy? No pewnie. Znowu wszyscy mnie będą pytać skąd mam, a ja się będę chwalić, że mam taką zdolną mamę. No mam.
Masz zdolną mamę. Więc jakby ktoś chciał coś takiego, to piszcie. Masz zdolną, moja mama lubi dziergę. Masz zdolną mamę i ta zdolność przeszła chyba na ciebie. I tatę ma zdolnego? No. Zdolną masz rodzinkę. No kurde, mama mogłaby jeszcze w innym kolorze ci zrobić taką sukienusię. Jak jej dzisiaj pokażę, jak pięknie wyglądam i że wszystkim się podoba, to powinien zrobić. Bo moja mama tak ma, to ja nie. Ja się z nią umówiłam tylko na kilka sztuk, a ona robi od zeszłego roku ciągle i tylko mi dosyła. No bo moja mama lubi dziergać, więc po prostu tak zabija czas. Aha, chodźmy na tą pocztę, co? I tak to wygląda wieczorem. Kamperek, 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 kamperek. Jest koło naszego kamperka identyczny. Aha. Kamperek, widziałeś? No. I tutaj... Ale fajne jest to, że każdy stanął właściwie w odstępach, tylko ci no. Tamci postawili obok siebie, ale no oni tak, ale są razem. Niektórzy potrafią myśleć, nie? No i tutaj na rogu stoją nasi znajomi dobrzy, już dobrzy znajomi i nasi widzowie zarazem. Poznaliśmy się ostatnio. No. I tak to zostało. No i jest tych kampereczków troszeczkę. I tak to wygląda w ogóle wieczorem. Jest środek sezonu, a jest tak, więc tutaj się bardzo dobrze śpi. Ale często jest tak, że jest po prostu pusty parking, tylko my. No cisza, spokój w nocy, super się śpi na halu.